Ale to już było. Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. W minionym tygodniu odbyła się 11. sesja Rady Miasta. Podczas obrad ostatecznie przesądzony został los przedszkola przy ulicy Halera. Tradycyjnie w sali obrad Urzędu Miasta spotkali się radni na 11. zwyczajnej sesji Rady Miasta Gorlice. Na początku obrad informacje na temat kierunków rozwoju komunikacji miejskiej podał prezes gorlickiego MZK. Zwrócił się on do Rady, by ta wsparła finansowo zakład, w którym konieczna jest modernizacja zbiornika nad stacji paliw. Ponadto przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności miejskiej komunikacji. Wystąpienie prezesa okazało się niekonkretne dla części radnych, którzy żądali bardziej szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dyskusja w tej sprawie została przełożona na posiedzenie komisji branżowych oraz na kolejne sesje. W części dotyczącej interpelacji radni prócz stałych wniosków dotyczących dróg i chodników w mieście poruszyli także sprawę placu handlowego przy stadionie oraz utrudnień komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem targowiska. Zwrócono także uwagę na problem miejsc parkingowych w centrum miasta, a raczej ich brak. Radni głosowali w sprawie 11 uchwał, które w większości zostały jednomyślnie przegłosowane. Mniejszością, która wzbudziła najszerszą dyskusję, była uchwała dotycząca przedszkola przy ulicy Halera. Zdaniem burmistrza i części radnych przedszkole mogłoby swobodnie funkcjonować w sąsiadującej szkole, natomiast sale przedszkolne zająłby ochotniczy chłopiec pracy w Gorlicach. Pomysł ten był jednak nie do przyjęcia dla radnych, głównie z Porozumienia Gorlickiego. Ale nie tylko. Według nich sale szkolne nie byłyby w stanie pomieścić zapisanych do przedszkola dzieci, których na dzień dzisiejszy jest 100. Ostatecznie uchwała przeszła przy 12 głosach za i 8 wstrzymujących się. Od przyszłego roku szkolnego dzieci będą uczęszczać do przedszkola przy ulicy Halera. Podczas dyskusji w tej sprawie zwrócono uwagę na stan gorlickich przedszkoli i zasad ich funkcjonowania. Ponadto podjęto uchwały w sprawach przystąpienia miasta do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć, zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejskiej Biblioteki, GCK-u oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zatwierdzono także zmiany w budżecie miasta dotyczące głównie współpracy pomiędzy samorządem województwa małopolskiego a gminą miejską Gorlice w sprawie zadań z zakresu cmentarnictwa wojennego oraz montażu klimatyzacji w Małopolskiej Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów. Czym jest szkoła bez sztandaru? Nad tą odpowiedzią nie muszą się już zastanawiać uczniowie zespołu szkół nr 2 w Bieczu, gdyż w minionym tygodniu odbyło się tam uroczyste wręczenie i poświęcenie nowego sztandaru. Historia szkolnictwa w Bieczu sięga XIV wieku, a powstanie szkoły związane było ze szkolnictwem parafialnym. Uroczystości wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu imieniem Wacława Potockiego rozpoczęto w Kolegiacie Bożego Ciała. Sztandar poświęcił ksiądz proboszcz Władysław Kret. Po mszy świętej uczniowie i zaproszeni goście udali się do kina Farys, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Udział wzięli rajcy starostwa powiatowego Gorlic, miasta Biecza, przedstawiciele kuratorium, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Bieckiej Dwójki. Gości powitała i przedstawiła historię szkoły pani dyrektor Elżbieta Zając. Sztandar przekazali rodzice na ręce pani dyrektor, a następnie przekazano uczniom. Czym jest sztandar dla szkoły? Sztandar to jedność, sztandar to tożsamość, sztandar to ciągłość historii, sztandar to tradycja. W imieniu rodziców głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Eugeniusz Pochatkiewicz. Akurat tak się składa, że macie okazję wy, jako pierwsi, złożyć ślubowanie na ten sztandar, nowy sztandar, który mam nadzieję
te hasła, które są na nim wypisane, Bóg, honor, ojczyzna, nauka, będą z wami w waszym życiu na kolejnych etapach kształcenia i będą z wami w przyszłości, w dorosłym życiu. Że podstawy, które wynieśliście, które wynosicie z tego zespołu i z tego nauczania, przekażecie kolejnym pokoleniom. Ślubujemy. Wierności sztandarowi dochować. Ślubujemy. Nauką i zachowaniem potwierdzać, że jesteśmy pokoleniem patriotów. Ślubujemy. Uroczystości zbiegły się z zakończeniem roku szkolnego. Były wyróżnienia dla absolwentów z najlepszymi wynikami i ich rodziców. Duże słowa uznania dla kadry pedagogicznej tutejszej szkoły, której to zasługą jest pierwsze miejsce w powiecie za wyniki w nauczaniu. Na zakończenie wystąpił dziecięcy zespół tańca ludowego Podgrodzianie, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Obecnie w zespole tańczą uczniowie w wieku 10-15 lat. Podgrodzianie mają w swoim repertuarze poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka, suite tańców pogórzańskich, śląskich i lubelskich. Kierownikiem zespołu i choreografię tworzy Małgorzata Kosacz, a muzykę opracowuje Adam Holmes. Zespół odnosi wiele sukcesów artystycznych w kraju i za granicą. Gratulujemy! Międzynarodowy konkurs rysunkowy Dreams at Heart organizowany jest od 3 lat, a udział w nim biorą dzieci i młodzież niemal z całej Europy. W tym roku do jurorów napłynęło niespełna 40 tysięcy prac z 20 europejskich państw. Wśród nich był rysunek Sary Gerhardt, który najbardziej zachwycił jurorów. W minionym tygodniu odbyło się uroczyste wręczenie nagrody. W tym roku dzieci poproszone zostały o przelanie na papier swojej wizji ulic przyjaznych dla ludzi i bezpiecznego ruchu drogowego. Oceniający stanęli przed trudnym zadaniem, gdyż musieli wyłonić tylko jednego zwycięzcę. Została nim Sara Gerhardt, na co dzień uczennica 5 klasy w szkole podstawowej nr 6 w Gorlicach. Saro, powiedz mi, czy spodziewałaś się takiego wyróżnienia w konkursie? Nie spodziewałam się, że wygram. Myślałam, że zostanę koszulkę i na to liczę. A powiedz mi, co przedstawiał twój rysunek? Przedstawiało to 2 samochody oraz osoby przedstawiające koło nich. A czym wykonałaś tą pracę? Mazakami, kredkami, takimi normalnymi rzeczami. Czy pracę wykonywałaś, malowałaś ją, rysowałaś w domu, czy może na kółku plastycznym, czy na zajęciach pozalekcyjnych? Robiłam to na zajęciach pozalekcyjnych i na lekcji plastyki też. Co zamierzasz zrobić z nagrodą? Uczęszczać na niej. Może jeździć. Czyli całe wakacje spędzisz na rowerze? No, można powiedzieć. Główną nagrodą w konkursie był rower z pełnym wyposażeniem ufundowany przez międzynarodowy koncern produkujący opony do bolidów Formuły 1. Kto oceniał pracę? Jury oceniało nadesłane przez 37 555 dzieci z 20 krajów Europy. Jury w składzie, już podaję, dyrektor Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Belgii, dyrektor projektu w firmie Pininfarina oraz dyrektor generacji Fundacja FIA, Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Sara wygrała nagrodę pierwszą, bardzo jej gratuluję i myślę, że w następnych edycjach też tak dużo dzieci będzie brało udział. Wyróżnienie było także niemałym zaskoczeniem dla nauczycielki plastyki, która czuwała nad przebiegiem konkursu od samego początku. Muszę powiedzieć, czy na kółku plastycznym przejawia ona wybitny talent? Sara zawsze przejawiała talent, no znam ją od paru lat. Zawsze jej prace są staranne. To właśnie głównie potem w konkursach działa, bo działają piękne kolory, działa właśnie sposób wykonania. Ona nigdy tej pracy nie porzuci, nie odrzuci, tylko stara się do końca pracować, aż ta praca jest dobra, ciekawa. Wygrywa w wielu konkursach. To był jeden z licznych konkursów, w których ona zdobyła nagrody, ale bardzo się cieszę, że to właśnie Gorlice, że to właśnie Sara.
No, że to my wygraliśmy. Czy konsultowała pani z Sarą pracę? Byłam przy jej powstawaniu, no widziałam każdy jej ruch, najpierw szkic, który się niezbyt podobał, no potem no, nie złość jej, że to nie wychodzi, no i na końcu efekt, no, wspaniały myślę, bardzo kolorowy, no urzekł jurorów. Kolejny rok szkolny za nami. W miniony piątek rozpoczęły się upragnione wakacje, okres słodkiego i błogiego lenistwa dla uczniów oraz czas wytężonej pracy dla służb dbających o bezpieczeństwo w mieście. Puste szkolne ławki i klasy, szkolny plecak rzucony w kąt. Rozpoczęły się wakacje, ulubiony okres dzieci i młodzieży. Przed nimi 2 miesiące wytężonego lenistwa. Po uroczystej akademii i wręczeniu świadectw nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Ja za 2 dni wyjeżdżam na Świnoujście nad morze, później zostaję u dziadka, no a później jak wrócę w połowie lipca, to zamierzam spędzić czas z kolegami. Tutaj baseny, nie wiem, jakieś rozrywki dodatkowe. A uważacie, że w Gorlicach jest tyle rozrywek przygotowanych, żeby spędzić fajnie wakacje? Oczywiście, tak, tego nie jest trudnego. Można choćby pójść do parku pobiegać, czy udać się z kolegami na basen. Być może do list wakacyjnych atrakcji w mieście dołączy niebawem kolejna. Odkryte kąpielisko w parku miejskim. Gdy wszystko pójdzie jak należy, od 15 lipca będzie można spędzać czas na starym basenie pod okiem ratownika. Wakacje to okres odpoczynku od nauki w szkole dla dzieci i młodzieży. Jednak w tym czasie nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na odprężenie. Na wakacyjne leniuchowanie na pewno nie pozwolą sobie służby dbające o bezpieczeństwo w mieście i jego okolicach. Na ostatnim posiedzeniu Miejskiej Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawiono plan bezpiecznych wakacji w mieście. Na okres całych wakacji Policja Gorlicka, Straż Miejska Gorlicka mają swój program i na ten temat dyskutowaliśmy 4 godziny w Komendzie Powiatowej Policji w miesiącu maju. Jest również są pewne wnioski, zapewnienia policji, że poświęcą ludziom bardzo wiele uwagi na ten okres. Oczywiście te zdarzenia, które się pojawiają czasami, no wie o tym policja, wie Straż Miejska i po prostu będzie nasilała jak gdyby swoje działania idące w kierunku bezpieczeństwa mieszkańców, ogólnie mieszkańców, a już nieorganizowanych wypoczynków. Czy wakacje w mieście, podsumowując, będą bezpieczne? Mam nadzieję, że tak. Nie tylko według zapewnienia organizatorów, ale jestem prawie przekonany, jako radny, no już którejś kolejnej kadencji, wiem, że jest coraz lepiej z tym. Przed uczniami 2 miesiące wakacji i leniuchowania. Niestety wedle starego przysłowia wszystko co dobre szybko się kończy. Póki co jednak nikt z uczniów nie myśli o obowiązkach i zadaniach domowych. I tak powinno być, gdyż właśnie od tego są wakacje. A jak zakończyli rok szkolny przedszkolaki, przyglądała się nasza kamera. Piknik rodzinny był okazją do spotkania rodziców i wychowanków przedszkola nr 8 w Gorlicach przy ulicy Halera z wychowawcami i przedstawicielami władz miasta. Mali absolwenci odchodzący z przedszkolnych sal dwoili się i troili, by swoim występem spodobać się zebranej publiczności. Jak na przedszkole impreza pożegnalna zorganizowana była naprawdę profesjonalnie. Zespół muzyczny Grill, nie wspominając o wspaniałych wypiekach mam, nie miały sobie równych. Kto skosztował, mógł to potwierdzić. Zobaczcie państwo, jak dzieci są chętne do zaprezentowania się. Upominali Mateusza i nie powiedział wierszyka, którego się nauczył. I muszę przerwać tą ceremonię wręczenia. Mateuszek powie nam to, co przygotowałeś. Wyjął nasze panie i kraj dziecinnych lat, bo to nasze pożegnanie, bo już nazywa świat. Przedszkole przy ulicy Halera jeszcze do niedawna miało zmienić lokalizację i połączyć się z budynkiem tutejszej szkoły podstawowej. Ale po ostatnim głosowaniu Rady Miasta ostatecznie pozostało na swoim miejscu, a głównym powodem takiej decyzji był nabór na rok 2007-2008. Blaszany daszek tłucze deszcz, a w mojej głowie wciąż ktoś jest.
88 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice i wychowawcy odebrali dyplomy i nagrody książkowe podczas dorocznego spotkania władz powiatu z laureatami olimpiad, konkursów i turniejów szczebla co najmniej wojewódzkiego. Spotkanie odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej. Stało się już tradycją, że tuż przed zakończeniem roku szkolnego władze powiatu gorlickiego spotykają się z najzdolniejszą młodzieżą, by wręczyć wyróżnienia i listy gratulacyjne dla rodziców. Nie inaczej było tuż przed zakończeniem minionego roku nauki. Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach była szczelnie wypełniona, gdyż laureatów i finalistów konkursów rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej było aż 88. Wśród nich najliczniejsze grono stanowili uczniowie z gorlickiego Kromera oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury. Nagrody i listy gratulacyjne wręczali przedstawiciele władz powiatu z Markiem Bugno i Witoldem Kochanem na czele. Teraz nauczycieli i instruktorów, bo aż trzech przygotowywało dziewczyny do tego sukcesu, a są to Bogusław Giduch, Mirosław Bogoń i Tomasz Kubala. Prosimy bardzo. W klimat zbliżających się wakacji wprowadzili zebranych gości członkowie zespołu Zaraz. Markotni byli pogodni, by bezsenność skłoszył sen. Żeby głodni nie byli głodni, by markotni byli pogodni, by bezsenność skłoszył sen. Go pokał i podeptał, spływał bladą ręką chwałą. Smutek i zmieszana woda z winą, maczek umarł. W minionym tygodniu naukę zakończyli uczniowie wszystkich szkół, także Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach. Byliśmy z kamerą w najmniejszej liczebnie szkole pod względem ilości uczniów. Jest to Szkoła Muzyczna imieniem Paderewskiego w Gorlicach. W bieżącym roku mamy 35 dyplomantów, 24 w grupie dziecięcej i 11 w grupie młodzieżowej. Na razie to nie mamy kłopotu z naborem. Mamy taką liczbę uczniów, jaka jest nam potrzebna. Zakończenie roku szkolnego tak samo miało uroczysty charakter, jak w innych szkołach podstawowych i gimnazjach. Wręczono świadectwa, podziękowano absolwentom kończącym edukację. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Zapytaliśmy jedną z uczennic, jakie plany ma na przyszłość. No dalej na pewno jakieś studia, może w Krakowie, raczej na pewno i może szkoła drugiego stopnia, no wtedy się zobaczy. Lubię bardzo też śpiewać, grałam teraz jeszcze na fortepianie dodatkowym, ale chyba flet to taki ulubiony. Na zakończenie odbył się koncert finałowy w wykonaniu wszystkich uczniów. Wakacyjny okres to wymarzony czas na podróże i wyjazdy. W ten sposób swój wolny czas spędzać będą na pewno członkowie Młodzieżowego Koła PTTK w Grybowie, którzy gościli w Gorlicach, by świętować 15 lat swojej działalności. W 1992 roku swoją działalność rozpoczęło Szkolne Koło PTTK, działające przy Szkole nr 2 w Grybowie. Od 15 lat dzieci i młodzież zrzeszona w kole uczestniczy w licznych wycieczkach oraz przeglądach piosenki turystycznej. W minionym tygodniu mali podróżnicy z Grybowa przyjechali do Gorlic, by świętować swoją rocznicę w gościnnych progach hotelu Margot. Znajdujemy się na grillu w hotelu Margot, gdzie zaprosiliśmy koło PTTK nr 2 w Grybowie. Jest ze mną pani Grażyna Orlewicz, opiekun koła. Czym oprócz śpiewania i wycieczek zajmuje się koło?
koło turystyczne. Cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj w hotelu Margot, a nie w ławkach szkolnych. Bardzo serdecznie przy tej okazji chcieliśmy podziękować szefostwu za tak wspaniałe przyjęcie. No i oczywiście Regionalnej Telewizji Gorlickiej, która nam to przyjęcie tutaj zorganizowała. My natomiast robimy bardzo wiele rzeczy. Oprócz wycieczek to i śpiewania piosenek. Mamy ostatnio, obchodziliśmy jubileusz 15-lecia koła turystycznego, który mieliśmy 2 czerwca na Podchełmiu koło Grybowa. Z okazji tego 15-lecia został wydany taki śpiewniczek turystyczny, jak również pamiątkowy bryloczek. O, tutaj pokazuję do oka kamery. Pamiątkowy bryloczek z napisem 15 lat koła turystycznego. No, koło turystyczne bez dzieci by nie istniało, dlatego chciałabym bardzo prosić, aby oko kamery skierowało teraz swoje oko na nasze dzieci, na te dzieci, które tworzą to koło, łącznie z siostrą Kasią, solistką, skrzypaczką, panią Arletą. Panią Arletą, nie ma dzisiaj jej męża, ale pozdrawiamy pana Grzegorza, którzy nam pomagali w tych próbach, bo przecież, żeby tak śpiewać, jak teraz dzisiaj śpiewamy, to trzeba poświęcić temu bardzo wiele czasu i prób. No i oczywiście, jak już pozdrawiamy wszystkich, to trzeba pozdrowić tam, gdzie jesteśmy zapisani. W 93 roku nasze koło zostało zarejestrowane w oddziale PTTK w Gorlicach. Dlatego przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy oddział PTTK w Gorlicach na czele z panem prezesem Romanem Trojanowiczem. Członkami koła PTTK numer 2 są oczywiście dzieci, najmłodsi, turyści. Powiedzcie mi, jak czujecie się jako członkowie koła? Znaczy śpiewamy, jest wesoło, wjeżdżamy na wycieczki i jedziemy na wycieczkę na tydzień i do Zakopanego i jest fajnie. Może opowiesz coś o atmosferze na tych wycieczkach? Znaczy jest wesoło, śpiewamy dużo, bawimy się, tańczymy czasem. Jest ze mną pani Arleta, która jest opiekunem muzycznym koła PTTK, jest także przyjacielem tego koła. Proszę powiedzieć, jak pracuje się z dziećmi? No myślę, że każdy by tak się czuł wesoło i szczęśliwie z takim kołem, jak pracuje właśnie, jak pracuje pani Grażynka w 15 rocznicy tego koła, które już 15 lat działa. Co roku spotykamy się na festiwalu piosenki turystycznej, gdzie też aktywnie biorę udział, również z mężem, który w tej chwili nie mógł być z racji tam technicznych, ale bardzo często właśnie spotykamy się, śpiewają wspólnie, śpiewamy razem, formujemy różne akcje, śpiewy, piosenki, tańce, które potem wykorzystujemy na wycieczkach i różnych spotkaniach przy ognisku i innych okolicznościach. Siłą tego koła jest oczywiście piosenka turystyczna, na którą serdecznie zapraszamy.